Cześć, tu Ernest! Wczoraj w piątek o 18 na mapie, na przełomie zielonej i pustynnej części mapy, pojawiło się UFO z hologramem runy. Jest to początek wydarzenia, które będzie definicją tego sezonu. Ten głośny obiekt nie ustał w miejscu. Jak tylko to się pojawiło, to gracze zauważyli, że to coś ma swoje punkty zdrowia. Na początku to było 100 milionów, które mogli zbijać wszyscy gracze na świecie. Każdy widzi ten obiekt w tym samym miejscu i z tym samym poziomem zdrowia. Każde uderzenie się liczy. Jak tylko zdrowie tego obiektu zejdzie do zera, to najzwyczajniej się narusza o niemały kawałek. A wtedy zdrowie tego obiektu resetuje się do pełna. Swoją podróż Luna rozpoczęła tuż obok pustyni. Przeleciała obok zgubnych ziem i wzdłuż rzeki trafiła tutaj, na południe od Szemranych Szyb. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała cała trasa tej runy, ale bardzo prawdopodobne jest to, że jej celem końcowym jest zalew zdobyczy, a dokładnie jej miejsce. Co ciekawe, właśnie w zalewie zdobyczy nad jedną z tarcz pojawił się taki sam hologram. Podobno taka runa pojawiła się w zalewie zdobyczy już wcześniej, ale to był na 90% błąd. U mnie na przykład jej nie było, zanim pojawił się ten tajemniczy latający obiekt. By the way, to jedna z teorii społeczności graczy mówi o tym, że to właśnie ta runa zniszczy budynek w wykrzywionych wieżach. Szczerze mówiąc, to też mi tak się wydaje. Poza tym, to przypomina mi to wszystko sezon 6, w którym to wielka i wściekła fioletowa kostka przez chyba miesiąc przemieszczała się po mapie, zostawiając po sobie runy. To było naprawdę nudne. Mam nadzieję, że za każdą runę będzie się działo coś innego. Ale wracając, to jak już mówiłem, każde uderzenie się liczy. Ale bądźcie ostrożni, ponieważ ta runa odrzuca każdego w momencie, gdy się przemieszcza. Dlatego jeśli chcecie być jak najbliżej runy, stójcie dla swojego bezpieczeństwa na krawędzi. Na ten moment o 5 rano, ten obiekt, co każdy ruch, ma od nowa 1,5 miliarda zdrowia. Ale na początku miała ich tylko 100 milionów co ruch. Chyba jesteśmy za szybcy. Nie wiadomo, czy jej zdrowie powiększy się jeszcze bardziej. A jeśli chodzi o najlepsze narzędzie do tego, to armaty, co strzał, zdają aż 2000 punktów obrażeń. Co dziwne, to na niektórych urządzeniach ta runa, którą widzicie u mnie, jest kompletnie inna. Nie mogę powiedzieć, która jest poprawna, ani dlaczego tak jest. Jest to pewnie po prostu kolejna mała wtopa. Dajcie znać, jaką runę wy widzicie u siebie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia w bosie bojowym.